Miasto liczy ponad 220 tysięcy mieszkańców i jest piątym pod względem liczby ludności w Holandii. Jedną z atrakcji turystycznych miasta jest neogotycki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny z drugiej połowy XIX wieku. Eindhoven otrzymało prawa miejskie już w 1232 roku, ale w zasadzie nie ma tu zabytków, gdyż miasto zostało poważnie zniszczone przez naloty alianckie w czasie II wojny światowej i odbudowane po wojnie w nowoczesnym stylu. Jest rześki poranek, a ulice wyludnione. Za to wieczorem i w nocy hucznie obchodzono tu, podobnie jak w innych miastach Holandii, Dzień Króla, holenderskie święto państwowe przypadające obecnie na dzień 27 kwietnia, to jest dzień urodzin króla Wilhelma Aleksandra. W Eindhoven powstała w 1891 roku pierwsza fabryka koncernu Philips, a to pomnik wieloletniego dyrektora koncernu, Fryderyka Philipsa. Widokiem na katedrę kończymy wizytę w Eindhoven.